Witam wszystkich w odcinku jak używać multimetru. Mamy tutaj nowy multimetr, ponieważ ostatni zakup okazał się nietrafiony. Jeśli chce ktoś zobaczyć, jakiego multimetru raczej nie kupować, tutaj pokaże się Wam karta. Zachęcam do oglądnięcia. A dzisiaj porozmawiamy na temat multimetru. Jego model to DT830D. Więc multimetr ma podstawowe funkcje takie jak pomiar prądu stałego, pomiar napięcia stałego, pomiar napięcia zmiennego. Ma wbudowany buzzer, czyli czujnik sygnałowy, który nas informuje o ciągłości przewodu oraz o momierz. Więc może rozpakujmy sobie go. Więc mamy rozpakowany nasz multimetr. Z tyłu możemy odczytać, że jest zasilany napięciem 9V. 9V, posiada bezpiecznik 500 mA, 250 V. Uwaga, wysokie napięcie, ryzyko porażenia prądem. Teraz sobie sprawdzimy, jaką baterią jest zasilany. Czyli widzimy, tutaj znajduje się bateria 9V. Tutaj znajduje się nasz bezpiecznik. Tutaj sygnał dźwiękowy od buzera, więc najprostsza budowa multimetru. Najprostszy, można też powiedzieć, że jeden z najtańszych. Koszt takiego multimetru jest to około 20-25 zł. Właśnie z tą funkcją buzera, która naprawdę się przydaje. Więc do zestawu otrzymaliśmy instrukcję w języku polskim, która mówi nam o wszystkich funkcjach multimetru. Zestaw sond pomiarowych. Teraz przejdźmy do omówienia poszczególnych funkcji w naszym multimetrze. Tutaj mamy takie duże pokrętło. Strzałka informuje nas o użytej funkcji. Przekręćmy sobie w prawo. Widzimy, nasz multimetr się włączył. Tutaj mamy oznaczenie HV, czyli High Voltage. Czyli wiemy, że mamy do czynienia z wysokim napięciem. Tutaj ten symbol V z taką falistą kreską oznacza, że jest to napięcie zmienne bądź przemienne. Czyli tutaj w takim położeniu możemy mierzyć napięcie zmienne maksymalnej wartości do 750 V, czyli na przykład w naszym gniazdku. Kolejna funkcja także tyczy się naszego napięcia przemiennego. Z użyciem tej funkcji możemy wykorzystywać maksymalny potencjał napięcia o wartości 200 V. W multimetrze znajdują się odpowiednie wejścia naszych sond pomiarowych. Idąc od dołu, pierwsza z nich jest COM, czyli podpinamy do niej naszą sondę o kolorze czarnym, czyli tak zwana masa bądź minus. Kolejne gniazdo jest to, umożliwia nam pomiar napięcia stałego, impedancji oraz miliamper. Pod spodem mamy wartości, jakie maksymalne możemy
mierzyć za pomocą tego miernika i tego wejścia, czyli 1000 V stałe napięcie, 750 przemienne napięcie, 500 mA prądu stałego. Jeżeli chcemy mierzyć większy prąd, naszą sondę, najlepiej czerwoną, wpinamy wtedy do tego gniazda i mierzymy prąd o wartości do 10 A. Maksymalnie ten pomiar powinien wynosić 10 sekund, ponieważ dłuższy czas pomiaru prawdopodobnie może uszkodzić nasz multimetr. Więc tak to wygląda. Idziemy dalej. Kolejny zakres jest to pomiar prądu stałego. Aby zmierzyć prąd stały, musimy pamiętać, że prąd mierzymy szeregowo. To już w kolejnym odcinku pokażemy na przykładzie. Mamy tutaj odpowiednie wartości. Mikromili i 10 A prawdopodobnie będziemy to najczęściej wykorzystywać. Więc kolejna funkcja jest to wzmocnienie tranzystorów. Pomiar odbywa się poprzez umieszczenie tranzystora tutaj oto w tych gniazdach, odpowiednio baza emitter kolektor. Jednak tą funkcję zostawimy sobie dla elektroników. Kolejna funkcja jest to generator przebiegu prostokątnego, także zaawansowana funkcja, jednak dla elektronika, jednak taką funkcję na pewno będą elektronicy mierzyć oscyloskopem. Kolejna funkcja, ta której ostatnio nie było w ostatnim multimetrze, jest to właśnie badanie ciągłości obwodu z funkcją dźwiękową. Zaraz sobie sprawdzimy, czy nasz multimetr wydobędzie od siebie jakiś dźwięk. Więc aby taka funkcja zadziałała, musimy zawrzeć dwie sondy. Słyszymy. Mamy sygnał, czyli obwód jest zamknięty. Takiego multimetru właśnie szukaliśmy do naszych odcinków i do naszego majsterkowania. Kolejna funkcja jest to pomiar impedancji, oporności, wykorzystywana na przykład przy pomiaru cewek, przy pomiaru wirnika, rezystora i tym podobne. Na żywym przykładzie pokażemy sobie w kolejnych odcinkach. Tu mamy odpowiednie wartości: 200 ohm, 2000, 20 kilo. Ostatnia funkcja jest to funkcja pomiaru napięcia stałego. Tutaj mamy symbol napięcie V oraz oznaczenie napięcia stałego, no i jego różne zakresy od 200 mili do 1000 V. Idziemy tutaj 20 V, często wykorzystywano w instalacji samochodowej, motocyklowej oraz innych, gdzie wykorzystywane jest napięcie stałe. Więc tak to wygląda. W kolejnych odcinkach będziemy po kolei analizować podstawowe funkcje multimetra i jak to wygląda od kuchni. Na dzień dzisiejszy można jeszcze tutaj zaznaczyć, że przed każdym pomiarem musimy się zorientować, z czym mamy tak naprawdę do czynienia, co chcemy mierzyć, czy to jest prąd stały, czy prąd zmienny. Jak do tego przygotować nasz multimetr, czyli jaką funkcję wybrać do odpowiedniego pomiaru, ponieważ zła funkcja czasem grozi uszkodzeniem naszego multimetru. Na przykład gdybyśmy wybrali pomiar natężenia prądu, a włożylibyśmy nasze przewody do gniazdka sieciowego, moglibyśmy uszkodzić nasz multimetr. Aby swobodnie używać multimetr, musimy przed przystąpieniem do pomiaru sprawdzić jego stan techniczny, przede wszystkim podczas pomiaru wysokich napięć, czy nasze przewody nie są zużyte, nie są przetarte. Ponieważ jest to multimetr budżetowy, musimy uważać, aby nie doszło do żadnego porażenia prądem, ponieważ jest to taka mała zabawka, ale nie do końca.
przed przystąpieniem do jakiegokolwiek pomiaru musimy się upewnić, z czym mamy do czynienia, czyli czy to jest napięcie stałe, napięcie zmienne, jakiej wartości może być to prąd. Musimy wiedzieć, jak chcemy to zmierzyć, czyli musimy wiedzieć, jak nasz multimetr ustawić do tego pomiaru, jak mają być wpięte sondy, jak ma być ustawiony nasz przełącznik. Zachęcam do używania takiego multimetru. Bardzo się przydaje, przede wszystkim w samochodach, motocyklach, przy majsterkowaniu. Ale trzeba uważać przede wszystkim podczas pomiaru wysokich napięć, ponieważ jest to naprawdę niebezpieczne. Więc na dzień dzisiejszy to będzie wszystko. W kolejnym odcinku zajmiemy się pomiarem napięcia przemiennego na żywym przykładzie. Więc dziękuję za uwagę. Zachęcam do lajkowania, do subskrypcji kanału, śledzenia kanału